Анна погризли жміє. Не було лекарства на яд. Анна умарла. Не жиє от праві 200 лад. Анне через довгі лада шуміли цментарне джеве. Дні старе блющ темне оплятав. Словік в галежах співав. Dwadzieścia kilka kilometrów od Jeleniej Góry, na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach, położona jest wieś Nowy Kościół. O początkach miejscowości wiadomo dzisiaj niewiele. Wieś znana pod niemiecką nazwą Neukirch założona została prawdopodobnie już w średniowieczu i stanowiła siedzibę możnego rodu von Zedlitz. Do końca II wojny światowej wznosił się tutaj zamek Zedlitzów, zburzony później przez ówczesne władze. Nowy Kościół stanowił w XVI wieku centrum luteranizmu na Śląsku. Wykłady w rezydencji von Zedlitzów prowadził Melchior Hoffmann, uczeń reformatora Marcina Lutra. Ślady rodziny Hoffmannów jeszcze dzisiaj widoczne są w postaci grobów na wiejskim cmentarzu otaczającym ruiny XIII-wiecznego kościoła Najświętszej Marii Panny. W jaki sposób członkowie ewangelickiej rodziny znaleźli miejsce wiecznego spoczynku w pobliżu katolickiego kościoła, nikt już dzisiaj nie pamięta i rozwiązanie tej oraz kilku innych zagadek zostawiamy historykom badającym dzieje Świeżawy i pobliskich okolic. Wszystko wskazuje na to, że początki powojennej PRL-owskiej historii przebiegały w Nowym Kościele w sposób burzliwy. Już w pierwszych miesiącach po zakończeniu działań wojennych komunistyczne władze zdecydowały o zburzeniu zamku Zedlitzów, a napływający ze wschodu osadnicy kontynuowali i pogłębiali ten proces dewastacji i szabrunku w poszukiwaniu ukrytych niemieckich skarbów, penetrując tereny przyzamkowego parku i pobliskiego cmentarza. Thank you.
Jest na cmentarzu w Nowym Kościele niewielki obelisk upamiętniający śmierć Anny Rosity Mencler. Od innych nagrobnych płyt i tablic wyróżniają go wizerunki dwóch węży lub żmij wpisanych w treść zatartego przez czas epitafium. Gady zwrócone są do siebie paszczami i, jak można wnioskować z kształtu ich ciał, znajdują się w ruchu. Anna Rosita Mencler była najmłodszą córką Gottlieba Menclera, zamożnego i cieszącego się powszechnym szacunkiem osobistego lekarza Cedliców, a przy tym znającego swój fach zielarza i, jak się wtedy mówiło, laboranta. Anna od najmłodszych lat oswajana była z tajemniczym światem medykamentów i ziół, zbieranych w pobliskich lasach przez Gottlieba i jego asystentów. Prawdopodobnie w trakcie jednej z takich właśnie zielarskich wypraw do lasu Anna trafiła na gniazdo żmij i została przez nie pogryziona. Biorąc pod uwagę ówczesny stan wiedzy medycznej, dziewczyna miała niewielkie szanse przeżycia spotkania z jadowitymi gadami. Anna zmarła i opłakana przez bliskich, pochowana została na wiejskim cmentarzu. Umarły sen śnił się Annie. Szum miał w oddali las. W klepsydrze snu nieustannie sypał się śmierci czas. Leżała Anna pod ziemią, umarłym oddana snom. Aż przyszli Fiodor i Siemion, łopatę przynieśli i łom. I jeszcze ze sobą mieli kowalski potężny młot i kości Anny wyjęli. I wyrzucili pod płot. Jeszcze dzisiaj porozbijane grobowe krypty na cmentarzu w Nowym Kościele zaświadczają o zachłannym pośpiechu,
w którym odbywało się poszukiwanie poniemieckich skarbów. Grobowce Hoffmanów i Menzlerów zostały brutalnie rozbite, a wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, zagrabione. Nawet po kilkudziesięciu latach można w gęstwinach zarośli porastających kościelne ruiny znaleźć porozbijane, zmurszałe deski trumien. Sprofanowanie i rozgrabienie starych niemieckich grobów nie przyniosło szczęścia cmentarnym hienom. Kilka osób umarło wkrótce na silnie zakaźną chorobę, której lekarze w pobliskiej Świeżawie i Złotorii nie potrafili rozpoznać i zdiagnozować. Dwaj osadnicy z Kresów, którzy otworzyli grobowiec Menzlerów, umarli w dość dziwnych i niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystkie objawy wskazywały, że zostali pogryzieni przez żmije. Wiją się w gęstwie żmije, kapie im z paszczy jad. Kto umrzeć miał, ten nie żyje. Toczy się dalej świat, jak dawniej, przez długie lata. Szumią cmentarne drzewa, pnie stare, bluszcz ciemny oplata. Słowik w gałęziach śpiewa. Thank you.